Panie przewodniczący, niedługo przed wyborami była taka bardzo spektakularna akcja CBA w Trójmieście. A tak naprawdę to CBA wcześniej zgłosiło się z pismami do magistratów Trójmiasta z prośbą o ujawnienie dokumentów z kilkunastu lat. Czy pańskim zdaniem jest coś na rzeczy? Czy istnieje jakiś układ trójmiejski, gdyński, czy jakikolwiek, który powoduje takie działania? Czy są to takie tylko PR-owe, wyborcze zagrania pod publiczkę? CBA, jak każda służba, ma prawo, ma obowiązek kontrolować różne instytucje, w tym samorządy. Właśnie uznała, że należy skontrolować trójmiejskie samorządy, przejrzeć pewne papiery wiele lat do tyłu. Poczekamy na wyniki. Ale okej, okay, to wiesz, no powiedziałem, czy jest coś na rzeczy, czy nie? Czy to znaczy, będzie skończona kontrola przeprowadzona przez odpowiednie służby i ona wyda werdykt, ewentualnie skieruje sprawę do prokuratury, wówczas będziemy wiedzieć, czy jest coś na rzeczy, czy coś nie jest na rzeczy. W tej chwili służby działają, sprawdzają, czekamy. To jeszcze na koniec pytanie o sytuację w gdyńskim PiS-ie po wyborach. Dosyć głośne były te wybory w naszym okręgu. Także nasza gazeta pisała o tym dosyć dużo. Nie wiem, czy pan widział nasze artykuły, komentarze pod naszymi artykułami. No, były bardzo podzielone zdania na temat tego, jak to wyglądało w samym PiS-ie. Odnosiło się wrażenie, że była jakaś wewnętrzna wojna w środku samego PiS-u. Już nie będziemy mówili, kto po której stronie stał, ale wrażenie takie było bardzo mocne. Jak jest dzisiaj? Czy dominuje zasada jeńców nie bierzemy? Czy będą jakieś czystki w PiS-ie? Czy wszystko wróciło do normy? Jak pan to ocenia ze swojego punktu widzenia? No, kampania wyborcza się skończyła, były pewne emocje. Wiadomo, że w kampanii wyborczej różni kandydaci jakby niejako pracują na siebie. Może powstać takie wrażenie jakby wojny. Chociaż takie wojny uważam, że nie było. W tej chwili wszystko wraca do normy, jest spokój. Przystępujemy do normalnej pracy i czekamy, co będzie dalej. No właśnie, a co będzie dalej? Dalej będzie praca na rzecz PiS-u i odrabianie, na rzecz odrabiania strat, na przykład w rankingach, które są w sumie, te wyniki są bardzo, no powiedzmy, niezadowalające. Myślę, że będzie w przyszłości lepiej. Na tym będziemy pracować. A co pańskim zdaniem spowodowało no, taką swoistą porażkę PiS-u? Bo to, że straciliście władzę, to jest ewidentne, ale z drugiej strony no, macie w sumie więcej posłów niż dwa lata temu, no ale Platforma dokonała niezwykłego skoku. A dlaczego przegraliście? Tu nałożyło się też kilka zjawisk. Chociażby to, że młodzi ludzie, młodzi wyborcy poszli masowo do wyborów. Właśnie ta wysoka frekwencja była dla nas niekorzystna. Młode pokolenia, które generalnie studenci, nawet maturzyści, którzy, oczywiście ci mający 18 lat, którzy generalnie nie chodzili na wybory, tłumnie poszli do urn wyborczych i głosowali na Platformę. Ale to chyba dobrze, że ludzie poszli do głosowania. Zgadzam się, że bardzo dobrze, że poszli głosować. Tylko źle głosowali. Tylko głosowali akurat na Platformę i co mimo z większej ilości głosów uzyskiwanych przez PiS spowodowało to, że Platforma uzyskała jeszcze więcej głosów. I powstał taki, a nie inny wynik. Oczywiście zawsze można znaleźć pewne błędy w prowadzeniu kampanii PiS-u czy w kampanii centralnej. Nikt się takich błędów nie może ustrzec, ale myślę, że tym głównym czynnikiem było to większa frekwencja i pospolite ruszenie wśród młodego pokolenia, które zostało, można powiedzieć, w pewnym rodzaju odczarowane obiecanym cudem gospodarczym Irlandią za dwa lata i wszyscy za tą Irlandię zagłosowali, to młode pokolenia. Zresztą obawiamy się, że może nastąpić, znaczy jesteśmy pewni, ogromne rozczarowanie. Tej drugiej Irlandii tak szybko nie będzie.